Ja jestem naprawdę bardzo pozytywnie nastawiony po tych wynikach. Zaczynając jakby historycznie, w 2017 roku gmina przejęła tą drogę od dróg powiatowych. Przejęliśmy to w zasób dróg gminnych. Zaczęliśmy na początku projektować, uzyskaliśmy decyzję, zgłosiliśmy do dofinansowania tą drogę. No i w ostatnim czasie przyszła bardzo pozytywna informacja, że faktycznie gmina Kosakowo znalazła się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej. Liczymy, że w niedługim czasie, mam nadzieję, że z tej listy rezerwowej trafimy faktycznie już na listę podstawową i te środki fizycznie otrzymamy. Dla nas, dla mieszkańców gminy Kosakowo, to jest niesamowicie dobra informacja, bo jest to chyba najważniejsza inwestycja drogowa, którą w najbliższym czasie chcemy zrealizować, która w niesamowity sposób na pewno odciąży główne osie komunikacyjne gminy Kosakowo. To jest niecałe 2 kilometry. Główne założenie to są dwa duże ronda, jedno w Dębogórzu, drugie w Suchym Dworze. Cały przekrój to jest jezdnia 6-metrowa, do tego jest ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, zatoki autobusowe. Budowę chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku, czyli zakładam, że to będzie pewnie na jesieni, pod koniec roku fizycznie rozpoczniemy budowę, a ona powinna się zakończyć na początku 2023 roku, czyli zakładam, że za jakieś niecałe 2 lata tą drogą już wszyscy powinniśmy pojechać.